dzisiaj takim pierwszym tematem będzie informacja na temat budżetu na 2016 rok. Tą informację przedstawi pani skarbnik. Później porozmawiamy na temat taryf za wodę i ścieki i za wody opadowe i rotopowe. Później takie krótkie informacje dotyczące m.in. kolejnych akcji profilaktycznych i też dotacji na sport, które zostały w Urzędzie Miasta w tamtym tygodniu podzielone. Zapraszam panią skarbnik. Dzień dobry państwu. Odnośnie budżetu, chciałam powiedzieć, budżet został uchwalony 22 grudnia 2015 roku. Jest to budżet zrównoważony, to znaczy, że planowane dochody ogółem do wydatków ogółem się równają w kwocie 201 523 584 zł. W 2016 roku planowane przychody i rozchody wynoszą 5 640 tysięcy zł i stanowi to spłatę kredytu banku PKO SA. Zadłużenie w roku 2016 będzie wynosiło, jak w poprzednich latach, 117 249 046 zł. Planowane dochody bieżące na rok 2016 to kwota 190 818 897 zł. Za dochody majątkowe 10 704 687 zł. Wydatki w roku 2016 bieżące stanowią kwotę 182 577 626 zł, zaś wydatki majątkowe to kwota 18 945 tysięcy zł. Największą grupą dochoda stanowią dochody z tytułu subwencji oraz udziały, także dotacje. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa to są udziały w podatku PIT i CIT. W podatku PIT gmina otrzymuje 32 946 tysięcy, natomiast udziały powiatu wynoszą 8 936 tysięcy. Natomiast udział w podatku CIT gmina planuje otrzymać 1 600 tysięcy, zaś udziały powiatu to jest kwota 300 tysięcy zł. Kwota subwencji planowana na 2016 rok stanowi równowartość 76 962 tysiące, z czego subwencja oświatowa to jest kwota 62 064 tysiące. Udziały dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się następująco. Podatek od nieruchomości jest to kwota 19 700 000 zł. Podatek od środków transportowych 950 000, podatek wolny 651 000, podatek leśny 10 000 oraz wpływy z opłaty targowej w wysokości 350 000. W kategorii wydatków najwyższą kwotę stanowią wydatki związane z działem 801 i 854, które stanowią wydatki związane z oświatą i jest to kwota łączna 87 664 tysiące. Chciałam tylko dodać, że w porównaniu do 2015 roku w projekcie do 2016 zostało ujęte więcej o 3 847 tysięcy złotych, także tutaj dział oświaty jest troszkę lepiej zabezpieczony. Drugą kategorią wydatków, gdzie jest bardzo duże obciążenie naszego budżetu, jest to dział 852 pomoc społeczna, stanowi 14% wydatków budżetu, jest to kwota 28 334 tysiące. Pokaźną pozycją w budżecie miasta na 2016 rok jest to kwota wydatków inwestycyjnych na kwotę 18 900 000. I tutaj myślę, że pan prezydent przedstawi szczegółowo wydatki związane z inwestycjami. Każdy dział tych został w budżecie miasta zabezpieczony tak, aby zabezpieczyć wszystkie podstawowe zadania gminy i powiatu, jakie musimy realizować. Chciałam państwu podziękować. Dobrze, to może tak, jak króciutko na temat inwestycji. Ja po kolei ich nie będę przedstawiał, bo na którejś z konferencji
Te inwestycje po kolei były przedstawiane, więc powiem, na jakim etapie niektóre inwestycje są. A więc jeżeli chodzi o te inwestycje, które były dedykowane oświacie, a więc tam było 5 projektów. Pierwszy projekt to jest przebudowa przedszkola nr 7 i przedszkola nr 15. Drugi projekt, jeżeli chodzi, dwa projekty, jeżeli chodzi o szkołę ponadgimnazjalną, więc zespół szkół imienia Stanisława Staszica i zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 3. Ten projekt i kolejny projekt Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz budynek internatu. Tutaj mówimy o przebudowach. I projekt związany z przebudową obiektów dydaktycznych gimnazjum nr 1 i gimnazjum nr 2. Te projekty w tym tygodniu zostały przekazane do Marszałka Województwa Podkarpackiego i tutaj staramy się dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Czekamy na rozstrzygnięcie tych projektów. Kolejne projekty, które zostaną w miesiącu marcu przekazane, bo do marca mamy czas. To jest projekt związany z głęboką modernizacją obiektów użyteczności publicznej i tak zwany innowacyjny Tarnobrzeg. Te projekty zostaną do marszałka przekazane w miesiącu marcu. Tam trwają jeszcze koniec prac projektowych i ostatni projekt to dom dziennego pobytu, który ma być zlokalizowany na ulicy Sandomierskiej 8. W tym budynku, w tym momencie, który powiedzmy jeszcze niedawno był do sprzedaży. Te projekty zostaną złożone w marcu. Czym rozpoczynamy? A więc w następnym tygodniu najprawdopodobniej ukażą się przetargi na przebudowę ulicy Wierzynieckiej. To ten nasz największy projekt drogowy na ponad 3 miliony 650 tysięcy złotych. Tak sobie założyliśmy w budżecie takie pieniądze. Mamy projekt na tę ulicę, więc tę ulicę realizujemy na samym początku. Tak samo ulica Leśna, ulicy Boczne przy ulicy Dąbrówki. Jeżeli chodzi o sprawy związane z placami zabaw, bo tutaj w tym momencie występujemy z przetargiem, jednym przetargiem na 3 zadania. Pierwsze zadanie będzie dotyczyło zaprojektowania i wybudowania placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów. Drugie zadanie to jest budowa siłowni na Sołowie. To jest z projektu z budżetu obywatelskiego. Trzecie zadanie to są place zabaw, wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej nr 4 i przy Jeziorze Czarnobrzeskim, urządzenia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych. I tak samo będziemy wyposażać dwie nasze siłownie na świeżym powietrzu, a więc siłownia, która znajduje się na ulicy Kopernika i na ulicy Prusa, to jest czwarte zadanie, też będziemy wyposażać w urządzenia, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o te zaległości z budżetu obywatelskiego, to wieże dla jeża będą pod koniec lutego już stawiane, bo w tym momencie jest, powiedzmy, te wieże są w trakcie realizacji. Będą postawione dwie, a więc jedna na terenie nadwiślińskim, a druga na terenach, gdzie mamy stawy hodowlane. I w dniu dzisiejszym akurat naczelnik Wydziału Technicznego i Drogownictwa razem z inicjatorem projektu, a więc mówimy tutaj o ściance wspinaczkowej, pojechali w kilka miejsc do Polski, żeby zobaczyć akurat te ścianki wspinaczkowe, jak one wyglądają, i tą ściankę wspinaczkową też będziemy dosyć szybko realizowali. Mamy już przetarg rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o korty tenisowe. Ten przetarg zamknął kwotą 1 300 000 zł, także tutaj też te korty tenisowe jak najszybciej powstaną. To jeżeli chodzi o sprawy budżetu i sprawy inwestycyjne. Jeżeli Państwo macie pytania do tej części, to bardzo proszę. Nie, to będą dodatkowe urządzenia. Tak jest. Jeżeli, proszę Państwa, nie ma pytań w tej części, no to akurat dzisiaj mamy sesję nadzwyczajną dotyczącą zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tutaj uspokaja mieszkańców Tarnobrzega, ceny pozostają nam, kwoty pozostają nam bez zmian, więc jeżeli chodzi o wodę, to jest 4,25 zł za metr sześcienny. Mówimy tu o kwotach netto. Jeżeli chodzi o sieki, 4,50 zł.
Nie wiem, czy tutaj omawiać, no to mogę tą procedurę omówić, no procedura w rok jest tak sama, więc tutaj do 4 grudnia Tarnobrzeskie Wodociągi przekazały mi informację dotyczącą taryf. Te taryfy później zostały zlecone do sprawdzenia przez biegłego rewidenta. W dniu 16 grudnia otrzymaliśmy tutaj pozytywną informację od rewidenta i no i dzisiaj ta sesja. Kolejny projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego prowadzenia ścieków opadowych i roztopowych. Tutaj mówimy o przedsiębiorcach i tutaj w roku ubiegłym te taryfy wynosiły 5 zł 93 grosze. W tym projekcie uchwały zmniejszamy te taryfy, tą kwotę o 3 grosze, a więc będzie 5 zł 90 groszy. Te taryfy wejdą od 1 marca 2016 roku i będą obowiązywały do ostatniego dnia lutego 2017 roku. W następnym roku, może to jest tak, staramy się, bo rozmowy cały czas trwają z Tarnobrzeskimi Wodociągami, staramy się poprawić jakość wody, ale nie chcemy podwyższać cen wody. A więc tutaj też prowadzimy takie rozmowy, tutaj szczególnie pan Krzysztof Kalinka jako przewodniczący Rady Nadzorczej Tarnobrzeskich Wodociągów tutaj sukcesywnie pracuje też nad tym, żeby cena wody w Tarnobrzegu spadała i liczę, że w 2017 roku ta cena będzie niższa dla mieszkańców. Jakby pytanie do tej części, te również chodzi dla przedsiębiorców, to jest 3 grosze mniej. Jakie są wartości wpływy dotyczące? Tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć. Będzie na sesji pan prezes Sikania, więc przypuszczam, że będzie w stanie tutaj na to pytanie odpowiedzieć. To jest w granicach około 6 tysięcy złotych. Tak między 5,5 a 6 tysięcy złotych. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie tych opłat, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam z kampanii wyborczej, że było powiedziane, że niektóre miasta w ogóle tych podatku nie mają wprowadzonego, tej opłaty. Mhm. I pamiętam, że pan mówił, że u nas jest on dosyć wysoki, obciążenia są dla przedsiębiorców. Czy nie myślał pan w ogóle też, że... Przy tym, to znaczy powiem tak, powiem szczerze, że niektóre miasta w roku już w tym powyborczym zaczęły wprowadzać jeszcze dodatkowe opłaty między innymi dla mieszkańców, dla osób fizycznych. Także tutaj akurat z tymi opłatami zostajemy na tym poziomie. No, zmniejszamy sukcesywnie. Ja wiem, że to może to jest niewielka obniżka, no ale ta obniżka jest. Tutaj na razie tej opłaty nie likwidujemy. Zastanawiamy się, co w latach następnych, no ale tak mówię, no to jest dopiero początek roku. No tam pewne pomysły na 2017 rok mamy, ale to zawsze nie żeby na ten temat. Była nawet mowa, że ta opłata nie jest do końca zgodna z prawem, z tego co kojarzę. Tam były uchwały, które były uchylane przez wojewodę, czy ewentualnie przez sądy administracyjne. Przy czym potem już te kolejne uchwały, które były uchwalane, uchwała nawet z roku 2015, początek 15 stycznia była sesja, te uchwały już później obowiązywały, także tutaj obowiązują. Były negowane uchwały z 13-14 roku, tam dosyć długi rok czy dwa lata trwały sprawy sądowe. Kolejna sprawa związana jest z dotacjami, jakie zostały przyznane na rozwój sportu. No i tak może kolejno, to ta informacja ukazała się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, ale tak, żeby wyjaśnić pewne jasności, które tam się pojawiły, gdzieniegdzie jakieś tam zarzuty, że faworyzuje się powiedzmy kluby osiedlowe, gdzie są radni z poszczególnych osiedli, a te kluby, których radnych w osiedlach nie mają, dostają mniejsze pieniądze, no to za wszystko państwu wyjaśnię. A więc zaczynając od Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A. Proponowana kwota, którą klub otrzymał, to jest 200 tysięcy złotych. Klub chciał kwotę 900 tysięcy złotych. Siarka Tarnobrzeg S.A., a więc klub piłkarski, klub otrzymał 500 tysięcy złotych dotacji, zażyczył sobie 1 300 tysięcy. Klub tenisa stołowego otrzymuje dotację w wysokości 200 tysięcy złotych, zażyczył sobie dotację w wysokości 500 tysięcy złotych. I później mamy te OKS-y, a więc OKS Mokrzyszów 58 tysięcy złotych wraz z młodzieżą. Też taką kwotę sobie OKS Mokrzyszów zażyczył i taką kwotę otrzymał. OKS Wielowieś 30 tysięcy złotych,
życzyli sobie 34. Teraz powiem tak, jeżeli chodzi o klasy B, to my przyjmujemy, tak sobie ustaliliśmy, że na kluby klasy B przeznaczamy 25 tysięcy złotych plus 5 tysięcy złotych na sekcję młodzieżową, jeżeli w danym klubie są. Klub klasy A otrzymuje kwotę o 5 tysięcy większą, a więc 30 tysięcy i w zależności od tego, czy sekcje młodzieżowe są, czy sekcji młodzieżowych nie ma. I z Krasowów otrzymała 27 tysięcy złotych na sekcję młodzieżową, ale występowała z dotacją 27 tysięcy złotych i też jest taka zasada, że nie można dać klubowi więcej niż wnioskuje z dotacją, a więc tutaj Sobów powinien dać 30 tysięcy złotych i przypuszczam, że prędzej czy później akurat klub wystąpi o te 3 tysiące złotych i takie pieniądze otrzyma. Junior Zakrzów 25 tysięcy, występowali o 27,5 tysiąca. OKS Koniczynka Ocice 30 tysięcy, występowali o 33 tysiące. Wspólnota Serbinów 25 tysięcy, występowali o 25 tysięcy. IKS dostali 25, występowali o 35, ale przypomnę, że IKS dostał 5 tysięcy więcej niż w 2015 roku. Integracja występowała o 20 tysięcy, dostała 20 tysięcy. Klub Piłki Siatkowej Siarka Dobrzeg wnioskowali o 16 tysięcy, otrzymali 15 tysięcy złotych. Jakieś pytania do tej części? Nie. Jest pytanie. Chcę pytać, czyli te dwa główne kluby, które to są w mieście Koszarski i Pana, czy mogą się znaleźć inne wsparcie, skoro mają tak duże cięcie tych kwot, o które prosiły, na przykład przywrócenie z powrotem sponsorowania przez spółki miejskie lub plac targowy? Nie ma takiej możliwości. Ja już na kilku sesjach zapowiadałem, że przy klubie piłkarskim jest to 500 tysięcy złotych, jest to 500 tysięcy złotych. Przy klubie koszykarskim była uchwała intencyjna na 200 tysięcy złotych i jest to 200 tysięcy złotych. Przy czym tutaj przy klubie koszykarskim mamy tylko i wyłącznie kwotę zabezpieczoną na dokończenie sezonu, a więc na wiosnę. Dzisiaj nawet spotykam się z prezesem Polskiej Ligi Koszykówki. Będziemy też między innymi na ten temat rozmawiać, co daj z piłką koszykową w Tarnobrzegu. Pytam, bo na sesji budżetowej też przewodniczący komisji budżetowej powiedział, mówił o jakichś zmianach, powiedział, że był wniosek prezydenta o przesunięcie 200 tysięcy złotych z wyższej takiego temu na wozie miasta przez grupy piłkarskich. I to było takie zawieszenie powietrzu, bo nie zostało powiedziane, czy prezydent się zgodził, co się dokonało, zostało powiedziane, To znaczy nie, bo ja powiem, że były tam takie dwa wnioski, bo chodziło o sprawę związaną ze schroniskiem. Mieliśmy przeznaczone 290 tysięcy złotych, przy czym 200 tysięcy złotych okazało się, że nam nie będzie potrzebne ze względu na to, że schronisko zostaje w tym samym miejscu, w którym jest. A więc były dwa wnioski. Jeden dotyczył między innymi przekazania właśnie tych 200 tysięcy złotych na klub piłkarski, a drugi wniosek dotyczył przekazania tych 200 tysięcy złotych, podzielić 100 tysięcy złotych na oświetlenie, a 100 tysięcy złotych przeznaczyć na szatnie i tak zwane, nie wiem jak się to nazywa, rękaw, na tak zwane rękaw. No właśnie, no i tutaj decyzja była taka, żeby przeznaczyć pieniądze na doposażenie szatni i na rękaw w ten sposób. Ja bym jeszcze chciał zapytać, czy tak duża kwota objęcia tej dotacji dla klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg była konsultowana z Prawem i Sprawiedliwością, bo pamiętam na jednej sesji, gdzie przewodniczący Kalinka mówił, że na piłkarzom byłoby na stawie 700 czy 800 tysięcy złotych. Padała taka kwota z jego ust. Szczerze mówiąc, czy to duże obcięcie? W tamtym roku klub otrzymał 6 tysięcy złotych. Jeżeli rok w rok będzie to 500 tysięcy złotych, no to klub już powinien, powiedzmy, przewidzieć pewne rzeczy. No to nie może być tak, że klub otrzyma, tak jak sobie zażyczył, 1 300 000, wskazując, że pozyska środki zewnętrzne na kwotę 300 tysięcy złotych. Bo nawet jeżeli byśmy się... Były takie sugestie między innymi pana radnego Dusza Bożka, z tego co pamiętam, żeby ustalić zasady 1:1, prawda, albo 1:2. No a więc jeżeli byłyby zasady 1:1, to klub by otrzymał 300 tysięcy złotych. Też liczę na to, że tutaj no, jakoś tam klub się ogarnie i zacznie pozyskiwać tych partnerów zewnętrznych. A czy w tym roku powróci temat wejścia w spółkę akcyjną? Nie, nie, bo miasto nie chodzi. Zgłosiła się taką sytuację, jaką aktualnie związaną z klubem i prezesem dziedzicem. Właśnie, bo otrzymaliśmy pewien anonim, tak, który też tak naprawdę prezesa klubu. Czy
pan prezydent też się na tym dowiedział, otrzymał też takie dane, Ja otrzymałem dzisiaj, nawet rozmawiałem z prezesem Dziedzicem przed konferencją o godzinie 10. No powiem tak. Sam sobie ktoś to piwo nawarzył, bo dla mnie jest niedopuszczalna sytuacja. Abstrahując od tego, tam ktoś zarobił na tym, czy ktoś na tym nie zarobił, no pan Dziedzic, przypuszczam, że za darmo tego nie robił. To jak pan Dziedzic próbował się tłumaczyć, no to takie dla mnie to trochę śmieszne jest, bo powiedzmy stwierdził, że to konsorcjum brało jego firmę do tego, żeby zajmowało się utrzymaniem porządku i czystości na placu targowym, a konsorcjum, z tego co mi dzisiaj pokazywał, to jest między innymi pan Dziedzic i były prezes klubu sportowego, pan Salamka. No to jak tam siebie wybiera, no to coś jest nie tak, prawda? Druga sprawa, to też do końca nie był mi w stanie wyjaśnić spraw związanych między innymi z czym się zajmowało firma jego prywatna, więc IPROW Studio, czym się zajmowało na terenie przedszkola nr 4, gdzie ZDG, jako Zakład Działalności Gospodarczej, wygrał przetarg na termomodernizację tego przedszkola. Jest na fakturze napisane utrzymanie czystości porządku przy tym przedszkolu. No co za przepraszam, firma budowlana nie zajmuje się tym, tylko zajmuje się firma zewnętrzna. No coś nie, chyba jest nie tak. To samo jest z baronowym Sandomierskim. Też są dwie faktury, jeżeli chodzi o sprawy związane z inwestycjami w baronowym Sandomierskim. To też firma ZDG wygrała przetargi i firma budowlana nie sprząta po sobie, tylko sprząta prywatna firma na Dziedzice. Pan Dziedzic stwierdził, że ma tak zaproponowanych pracowników, że już nie mogli jako firma ZDG tego wykonywać, tylko wykonywała to firma prywatna. Z jednej strony atakowało się, tak biło się jak w bęben we mnie, że prezydent miasta zabiera pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, a zyski, tam jest takie przekłamanie, tam jest informacja, że zyski z ZDG idą do klubu piłkarskiego. Zyski z ZDG nie idą do klubu piłkarskiego, tylko idą do Stowarzyszenia Siata Tarnobrzeg, które zajmuje się między innymi szkoleniem dzieci i młodzieży. A więc w tym momencie kto te pieniądze zabiera tym dzieciakom i tej młodzieży na szkolenie? Nie prezydent, tylko pan prezes. Taki mój komentarz w tej sprawie. I ostatnia sprawa, proszę Państwa. Tutaj mamy taką informację, ja tutaj też pokażę. Kontynuujemy kampanię zdrowotną, jeżeli chodzi o wady ustawy, ponieważ kampania przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. A pierwsza, jeżeli chodzi o 10-latków, ona była w listopadzie 2015 roku. I tutaj teraz sukcesywnie zaczynamy od uczników troszeczkę młodszych, a więc w tym momencie 30 stycznia, więc ostatnia sobota stycznia, zapraszam 7-latków z rodzicami do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, bo to jest, powiedzmy, kolejna kampania zdrowotna prowadzona razem ze szpitalem. W godzinach od 9 do 12 w poradni ortopedycznej zapraszamy. Na pewno każde dzieciątko, które przyjdzie, zostanie przebadane. Tak jak wcześniej zapowiadałem, pracujemy intensywnie na tym, żeby powstała taka poradnia wad postawy Tarnobrzegu. No na razie tak mówię. Na razie będziemy dane zbierać, jak to wygląda po tych badaniach i przypuszczam, że w niedalekiej przyszłości będą kolejni 8-9-latkowie. Te informacje trafią między innymi do wszystkich dyrektorów szkół, bo wczoraj było takie spotkanie. Pani naczelnik Kociuba spotkała się ze wszystkimi dyrektorami placówek oświatowych, że także dyrektorzy już informacje otrzymali. Także te informacje będą w kołach, ale też będą na stronach internetowych i na słupach ogłoszeniowych w Tarnobrzegu. Także serdecznie zapraszam. 7-latkami, tym razem. Tak jest. Ja mówię, ale później sukcesywnie będą kolejne roczniki. Z naszej strony, proszę Państwa, to wszystko. Jeżeli jakieś pytania są, to bardzo proszę. Ja mam pytanko. Jeśli chodzi o dworzec, przyznam się, że dokładnie nie wiem, gdzie dzwoni, ale wiem, że gdzieś dzwoni. Chodzi generalnie o to, że tak, jest prowadzona inwestycja i chyba na komisji inwestycyjnej, nie wiem, czy ta sprawa została załatwiona, czy wróciła, był tam problem niedomówienia, ewentualnie niedoprojektowania chyba miejsc parkingowych, bo właśnie, o co chodzi w tej sprawie? Czy tam będzie mógł przyjechać nie dość karawan, to jeszcze na przykład, czy będzie mógł tam stanąć autobus, który przywiezie mieszkańców, którzy będą chcieli pójść na pobliski cmentarz? Czy będzie miejsca dodatkowe dla tych aut, czy tylko dwa miejsca? O co chodzi dokładnie?
To jest problem pana Witolda Zycha, bo do końca nie za bardzo rozumiem radnego i nie wiem do końca o co chodzi. W tym momencie tamtych miejsc parkingowych nie ma. Będzie możliwość spokojnie dojazdu, więc czy karawan, czy autobus spokojnie będzie mógł dojechać pod bramę cmentarza, tylko na ogon nie będzie stał przy tej bramie, prawda? Tylko będzie mógł sobie spokojnie jechać. To miejsce jest przewidziane, także żadnego problemu nie ma. Jest zaprojektowanych już na terenie dworca 128 miejsc parkingowych, także spokojnie wszyscy się, może nie wszyscy, ale dużo osób się zmieści. Nie ma żadnego problemu. Czyli generalnie chodzi o to, że pod samym wejściem na cmentarz ten karawan, czy ten autobus, który przywiezie tych mieszkańców, nie zatrzyma się, ale jak sobie jeszcze raz objedzie i jedzie on na parking. Ma możliwość wyjechania na Wisłostradę, nie ma żadnego problemu. Mhm. Także, ja mówię, no, problemy ma, ale nie do końca wiem o co. Nie wiem, jakie te problemy są, bo jeżeli chodzi o problem z komunikacją, która masz na dworcu, ona jest prawidłowo rozwiązana. Ja może jeszcze pytam o kwestię komunikacji miejskiej. Ja pisałem teraz na ten temat, że to jest sukces lokalny, to już pewnie nie ma tych uzasadnień z KIO, gdzie tam bardzo zdarza, że na przykład zostało ułożenie w Leopoldach, a nie KKS. Czy macie jakieś akcenty do tego? Kiedy się rozstrzygnie, bo to się jest takie zamieszanie, że z pani innego autobusu jeszcze nie kupują. Znaczy, zaskakujące jest to, że faktycznie KIO dosyć długo rozpatrywało. KIO szybko wydało orzeczenie, ale nie było uzasadnienia. W tym tygodniu to uzasadnienie otrzymaliśmy, także zostały i Polkar, i PKS Tarnobrzeg to uzasadnienie mają. Teraz czekamy na informację, czy PKS złoży skargę na orzeczenie KIO. Prawda? Jeżeli złoży, no to jeszcze troszkę procedura potrwa. Jeżeli nie, no to ma sprawę jasną i będziemy już podpisywać taką umowę i ceny wynikające już stricte z przetargu. Zostały, no i wtedy pan właściciel Polka będzie mógł już poczynić te swoje sprawy związane z inwestycjami, a więc kupem tych autobusów. Ale ja też miał parę dni na przekazanie uzasadnienia i trochę dłużej to trwało niż parę dni. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo nurtuje nie tylko nas, ale wiele osób, które tu przychodzą, jedna rzecz. Co to jest? To jest, powiedzmy, projekt pomnika rotmistrza Pileckiego. I co by tutaj stoi, prezydent na niego patrzy. Ponieważ kiedyś taka propozycja była, żeby akurat ten pomnik może powstał w Tarnobrzegu, no niestety pan rotmistrz Pilecki, mimo jego zasług dla wolnej Polski są bardzo duże, no niestety no nie jest nijak związany z Tarnobrzegiem, także no ten pomysł upadł, no ale ty... A kto jest autorem tego projektu, wiemy? Proszę? Kto jest autorem tego? Autorem jest ten sam rzeźbiarz, który zaprojektował profesora Pałowskiego, który jest na niedaleko skrzyżowania tego naszego takiego dużego przybanku. Jeśli powróćmy może jeszcze do rzeźbiarzy, bo do poprzednich samorządach była taka tradycja, jak obchodziliśmy rok Tarnobrzeżanina, to on potem doczekał swojej ławeczki. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że na pewno nie będzie ławek Skowca. Są pomysły faktycznie na ławeczki, bo w innych miastach no przepięknie to wygląda, czy nawet na Lepa w Rzeszowie, no rewelacja po prostu. Aż się chce pojechać i stanąć sobie tam i zrobić zdjęcie, no to co mamy tutaj, to nawet nie można ławeczkami nazwać. No. To i tak się samo się rozpadło. Ale to jakiś system, o którym mówił, że faktycznie ten konkurencja upadnie, ale nigdy też nie wiadomo, czy będzie łapać, może mural na przykład, co coś innego, że to będzie w postaci. Znaczy, no to pomysł jest kilka. No ja nie ukrywam, że chciałbym naprawdę taką, no jak jeżeli mamy rok danej osoby, a mamy rok Stanisława Jachowicza, który no powiedzmy jest taką postacią, że jest znany w całej Polsce, no jego bajki są znane, więc na pewno chcielibyśmy to w jakiś sposób uświetnić. Ja będę optował za tym, żeby była ławeczka. Tak czy się znajdą na to pieniądze, już pani skarbnik tutaj musi... No to pani skarbnik szuka. Dziękuję. Ale w formie konkursu, a nie w ten sposób, jak to było tak, że komuś to zlecano i na końcu się mieszkańcy Tarnobrzega, no może musimy konkurs, na czym siedzi profesor Pałowski. Bo są różne interpretacje.
Jeżeli więcej... Ja mam jeszcze pytanie. W ostatnich dniach w ogólnopolskich mediach tak pojawiają się coraz częściej informacje o miastach, które zakazują przyjazdu na swój teren cyrków z udziałem dzikich zwierząt. Mhm. Czarnobrzeg w ogóle też coś takiego... Ja widziałem tę akcję, ale tutaj szczerze mówiąc nie zastanawialiśmy się nad tym. Czy jak przyjedzie, to... Jak przyjedzie, to jak są zwierzęta, no to nie będziemy tam, prezydent nie będzie, jak Rejtan rozdzierał szat i blokował cyrku na rogatkach. A jest już taka możliwość, to jest chyba nowy przepis, że lokalne samorządy mogą zwalniać obowiązku opłat na targowiskach, żeby wspierać tą drobną przedsiębiorczość. Wiem, że tam już niektóre samorządy z Podkarpacia poszły tym tropem i zwalniają, że można za darmo po prostu handlować. Już te opłaty no, mieliśmy niedawno ustalone, także tutaj na pewno zwalniać fizycznie nie będziemy. Znaczy tutaj, ale jeżeli chodzi nawet o Tarnobrzeg, to my fizycznie tych osób handlujących z Tarnobrzega mamy niewiele. To są osoby no, praktycznie spoza Tarnobrzega. Także tutaj na pewno tych zwolnień z opłat w 2016 roku nie będzie. My to też musimy czegoś żyć, bo jak tak zaczniemy ze wszystkich zwalniać, no fajnie powiedzieć, dobrze, nie będzie podatku, nie będzie żadnych opłat, tylko po prostu no, z czego my to miasto trzymamy. A wiemy na przykład, ile roczny zysk na przykład właśnie z tego tytułu opłaty jest? Około 350 tysięcy. Mm-hmm. Tak jak jest planowane teraz. Myślę, że w roku tam jakieś 320 tysięcy, 330. Ale to jest ten zysk, który bo to jest chyba tam siedzieli miasto z prawda? To jest to, co jest pobierane od sprzedających. Natomiast te 50% prowizji, która jest przekazywana do TBS-u, jest na podstawie faktury i to jest już wydatek. Nie mam pytań więcej. Dobrze, jak więcej pytań ma, to dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy na sesję na godzinę 13.